witam wszystkich przybyłych na nasze spotkanie. Witam wszystkie panie przybyłe. Witam przede wszystkim zaproszonych gości. Księdza proboszcza Wojciecha Ksiuszkiewicza z parafii świętej Barbary ze Słordygaci. Witam księdza Tomasza Monko z Bazyliki Mniejszej w Chojnicach. Wierzchny kibic Chojniczanki. Witam członków kapeli Kurtki z Chojnicz. Witam zarząd MZK Chojniczanka 1930 w osobach. Prezesa Macieja Pałasika nie ma, bo musiał wyjechać do Warszawy, czy jakiś tam kurs. Witam wiceprezesa Jarosława Klauza. Witam Arkadiusza Ryczka. Witam Rafała Zabrockiego. Witam Krzysztofa Łasickiego. Jak każdy zebrany rozpoczynamy minutą ciszy. Wszyscy, którzy odeszli do Krainy Wieczności. I tak w tym roku, co tu wiadomo, Czesław Buca, piłkarz Chojniczanki, Michał Rudnik, kibic z sektora C oraz słynny Włodzimierz Smolarek. Proszę powstać. Aby także ich wspomóc, naszą modlitwą odmówmy wspólne wieczne odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. No i słodkiego buziaka. Andrę się przyciśnij. A tak, cię. Tak słabo? No, to by chcieli. Proszę przedstawiciela Gielinkę. Łamiemy się opłatkiem. To najważniejsze spotkanie pewno będzie w gronie rodzinnym, ale aby ono miało głęboki sens i miało swoje głębokie przeżycie, przypomnijmy sobie jego znaczenie. Opłatkiem dzielimy się na początku wieczoru wigilijnego. Składamy sobie życzenia. Łamanie się opłatkiem przypomina nam o konieczności dzielenia się z innymi tym, co posiadamy, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Przypomina także o potrzebie pojednania między ludźmi. Thank you.
mądrego. To już drugi prezent dzisiaj. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wiadomo przyszedł i podarki dla gości przyniósł. Tam przyniósł, są za gości zaproszone. Tu przyniósł wody. Jeszcze na resztę, proszę. Dwie panie są. Jedna pani. Tam jest druga pani. Tu jest najmłodszy członek zespołu. Teraz idziemy do zarządu. Zaprezesa.